atlas XVIII-wieczny składający się z 22 map. I to jest niejako atlas mundi, czyli atlas świata. Zazwyczaj go nie pokazujemy, bo on również, przepraszam, on jest do góry nogami. On też się nadaje do remontu, ale ten obiekt jest bardzo, że tak powiem, okazały. I no, na taką okazję jak dzisiaj, no, zupełnie się nadaje. Oczywiście skóra. Skóra. Tak. Jest dość ładnie zachowany. Bardzo ładnie zachowany. Jest specyfikowane wszystkie są obiekty, które się znajdują w tym. Wszystkie są, nie są ukradzione. Widzicie, panowie, że on był już swego czasu podklejany. Prawda? Swego czasu był podklejany, ale jest w dobrym stanie jeszcze. Natomiast parę rzeczy jeszcze, widzicie, te rzeczy są do uzupełnienia, prawda? Ale one są... W takim czasie to wiadomo, prawda? Że no, to nie, cudów nie ma. No, to proszę pana, tu są mapy 1700 któryś rok. Aha. Pan patrzy. 1743 Europa, prawda? To jest oryginalna mapa. I to jest oryginalna mapa. Także ten atlas jest cenną pamiątką i bardzo dbamy o niego. No, ja myślę, że za jakieś 12 tysięcy specjalistyczna firma jest nam w stanie to tak do końca zrobić. Nie? Ale to sądzę, że to trzeba będzie w jakiś sposób zdobyć te pieniądze i żeby ten atlas na przyszłości służył. To są bardzo drogie mapy. Szczególnie Ameryki z tego czasu. Antykwaryczne ceny. Germania, znany kraj, jeszcze tak. W kawałkach. Tak. W kawałkach i to jest kawałek Polski zaraz przy okazji, prawda? No i to jest mapa właśnie do remontu. Nie? Widzicie panowie. Nie no, tym bardziej, że niestety u nas przeszła Armia Czerwona i wiele zabytków w dziwny sposób zostało zniszczonych. Ale nie tylko Armia Czerwona, bo to i Napoleon przychodził, Niemcy parę razy przychodzili, prawda, Szwedzi najwięcej zupiry. No, ale ostatnio z tych dworów dużo takich rzeczy. Atlas, który jest związany już z naszą tutaj ziemią, to jest atlas Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1812 roku, 12 map. I te mapy, prócz oczywiście powiatu, niestety, Odolanowskiego, który no, dziwnym trafem kiedyś 821. Tak, zginął. Ale chyba część jest zdigitalizowana. Jest. Ten atlas jest zdigitalizowany na Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. My go przedstawiamy i Biblioteka Raczyńskich. Gdzieś go właśnie widziałem. Nie wiem, czy dosłownie sposób pokazania tego, tak. to pamiętam. Nie? Tak, to jest ten na pewno atlas, bo innego z tych czasów nie ma. No, dobry atlas poszczególnych powiatów, tak. Zdrowo jest tu nie ma. Zaraz dojdziemy. Znaczy akurat powiatu mówię Odolanowskiego nie ma, bo no, niestety za moich czasów już tu nie było. Jest jedna mapa ukradziona właśnie powiatu Odolanowskiego. Nie wiem, czy może biblioteka otrzymała taki bez Odolanowskiego akurat. No to może być różnie, to się w tej chwili trudno do tego dojść, nie? Oborniki na przykład, nie. Zobaczcie, proszę. Sekundkę. Kubilin, nie są nazwy. Tak. Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Ponic, Rawicz. I my mamy pierwszy jego, właśnie ten herb, wydrukowany. Tą książkę Przewędowskiego, co było przez miasto. Nie miasto, przez bibliotekę i muzeum razem. No to też tam jestem. Nie, to jeszcze nie miałem tego herbu. To jest ten herb. Przewędowski. Na papierze czerpany.
Grafen.